czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Mamy 25 osób w tym momencie. Wydarzenie jest nagrywane, tak jak powinni Państwo zobaczyć informację teraz na górze ekranu. Ja witam wszystkich bardzo serdecznie na drugim webinarium dla nauczycieli i nauczycielek z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej. Bardzo się cieszę, że są Państwo z nami i się Państwo logują. Tutaj widzę, Agnieszka Szczepanik, jesteś zalogowana chyba dwa razy, ale to chyba nie jest problematyczne. Widzę, że witają się Państwo już na czacie, więc witam również serdecznie wszystkich, którzy witają się na czacie. To bardzo miłe, bo daje poczucie, że ktoś jest po drugiej stronie. Damy sobie tak minutę jeszcze na spokojnie, żeby wszyscy się zalogowali, bo to jest zawsze, ta chwila zawsze trwa, zanim wszyscy się podłączą. Dzień dobry, witamy serdecznie, witamy Środę Wielkopolską, oczywiście witamy Warszawę, witamy Obrzynów, mam nadzieję, że dobrze wymówiłam, czy Dobrzynów powinien być? Oj, widzę, że Agnieszka, chyba nasza druga prelegentka zniknęła, ale myślę, że w ciągu minuty się zaloguje. Dobrze, widzę, że Państwo powoli się logują. Więc ja w takim razie pozwolę sobie zacząć, jeszcze raz Państwa gorąco przywitać. Zacznę takim krótkim przedstawieniem, czym jest Tydzień Edukacji Globalnej i dlaczego się tu wszyscy znajdujemy. Dla tych z Państwa, którzy byli na webinarium wczoraj, to będzie drobne powtórzenie, ale będzie to jednocześnie bardzo dobry sposób na to, żeby dać sobie chwilę czasu na to, żeby wszyscy się zalogowali, bo jak wiemy, pierwsze kilka minut to zawsze jest taki rozbiegowy czas. Więc dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie byli na wczorajszym webinarium, widzimy się tutaj z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej, który obchodzimy co roku w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wielu z Państwa pewnie zna Centrum Edukacji Obywatelskiej bardzo dobrze, ale dla tych, którzy pierwszy raz być może o nas słyszą, no to dwa słowa, kim jesteśmy. Jesteśmy największą w Polsce organizacją pożytku publicznego, która zajmuje się edukacją. W liczbach wygląda to w ten sposób, że wspieramy rocznie około 40 tysięcy nauczycieli oraz dyrektorów z prawie 10 tysięcy szkół z całej Polski. Nasza działalność polega przede wszystkim na tym, że oferujemy pomoc nauczycielom w podejmowaniu istotnych społecznie tematów i pokazujemy nowe metody nauczania. Działamy w 6 obszarach, z których pewnie wielu z Państwa zna te obszary bardzo dobrze. Na dzisiaj znajdujemy się w obszarze odpowiadaj na globalne wyzwania, czyli w obszarze, gdzie proponujemy różnego rodzaju programy edukacyjne i działania edukacyjne mające na celu edukację w duchu edukacji globalnej i ekologicznej. I Tydzień Edukacji Globalnej jest właśnie takim jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, wydarzeniem w naszych programach edukacji globalnej, które ma wspierać edukację globalną, pokazując złożoność świata i pokazując też to, jak działają różnego rodzaju globalne wyzwania. Bardzo ważne dla nas jest zachęcanie do podejmowania działań i odpowiadania aktywnie na te różnego rodzaju globalne wyzwania. I to jest również odzwierciedlone w tym, pod jakim hasłem łączymy się w tym roku na Tygodniu Edukacji Globalnej, czyli hasłem działajmy dla planety. To hasło podkreśla rolę wspólnoty i zaangażowania nas wszystkich w działanie na rzecz planety. I dla tych z Państwa znów, którzy jeszcze nie byli z nami wczoraj, myślę, że warto powiedzieć, że webinarium, na którym właśnie się Państwo znajdują, jest oczywiście organizowane w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, ale jednocześnie otwiera taki bardzo ciekawy cykl, całoroczny cykl, który będziemy organizować w Centrum Edukacji Obywatelskiej, zwany Klubem Globalnej Szkoły. Klub Globalnej Szkoły to jest taka inicjatywa skierowana dla osób przede wszystkim chcących się rozwijać w zaawansowanej edukacji globalnej, czyli zazwyczaj takich osób, które coś tam o edukacji globalnej już wiedzą, może już były w jakimś naszym projekcie, programie, chociaż niekoniecznie, i przede wszystkim chcą się rozwinąć w tym temacie, pogłębiając jakoś rozumienie otaczającej nas rzeczywistości. I w ramach Klubu Globalnej Szkoły będziemy organizować różnego rodzaju wydarzenia, webinaria i warsztaty.
I właśnie te webinaria Tygodnia Edukacji Globalnej otwierają spotkania Klubu Globalnej Szkoły. Następne spotkania będą w grudniu i w styczniu. Będą to raczej takie spotkania już bardziej warsztatowe, nie webinaria. I zachęcam Państwa bardzo gorąco do tego, żeby śledzić. Tutaj można sobie zeskanować kod QR, który znajduje się na slajdzie, żeby śledzić, jakie wydarzenia będą się odbywać w ramach Klubu Globalnej Szkoły i przychodzić. Będzie tych wydarzeń w ciągu całego roku minimum 10, a za udział w przynajmniej 5 oferujemy certyfikat. No i tym samym skończyłam już moją nieco przydługą wypowiedź wprowadzającą i mogę Państwa zaprosić na dzisiejszy webinar. Widzę, że jest z nami już 37 osób, więc jest to liczba pokaźna i odpowiednia. Myślę, że już powoli wszyscy się zalogowali. Dzisiaj widzimy się na webinarium pod tytułem Kultura dialogu, jak wspierać różnorodność i zarządzać konfliktem w klasie. To jest taki webinarium, które my przygotowaliśmy w związku z różnymi wyzwaniami, które aktualnie pojawiają się w rzeczywistości szkolnej. No jak wiemy, w zasadzie w Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2002 roku już bardzo intensywnie analizujemy sytuację w polskich szkołach w odniesieniu do uczniów uchodźców z Ukrainy. Wiemy z naszych badań i też z innych badań, z analizy różnego rodzaju danych, że obecnie w polskich szkołach uczy się około 134 tysięcy młodych uchodźców z Ukrainy, a więc bardzo dużo. Więc to stanowi bardzo znaczący odsetek uczniów cudzoziemskich i w ogóle uczniów. No i różnego rodzaju raporty, analizy, rekomendacje pokazują, że istnieje bardzo wiele wyzwań dla integracji edukacyjnej i różnego rodzaju problemów z dostępnością w przede wszystkim szkół ponadpodstawowych dla nastoletnich uchodźców i uchodźczyń. I brak tutaj, jak wiemy, przynajmniej przez dłuższy czas było brak jakiegoś istotnego systemowego wsparcia, żeby w jakiś sposób tę wielokulturową edukację wdrażać w szkołach. No i dlatego pojawiło się bardzo dużo różnych wyzwań i jednocześnie propozycji, jak można sobie z tymi wyzwaniami radzić. I nasze dzisiejsze spotkanie jest właśnie próbą dotknięcia tego tematu, porozmawiania trochę o tym, jakie wyzwania mogą się wiązać z tym zagadnieniem i jak można sobie z nimi radzić. Będą z nami dwie wspaniałe prelegentki, które teraz pozwolę sobie Państwu przedstawić. Pierwszą prelegentką jest Aneta Derda. Witam Cię, Aneto. Aneta jest absolwentką filologii polskiej, specjalistką w zakresie rozwoju czytelnictwa, edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej i edukacji filmowej, bardzo dużo tego, a poza tym przez kilkanaście lat była nauczycielką wiedzy o społeczeństwie i uczyła właśnie osoby cudzoziemskie języka polskiego. Jest poza tym trenerką kompetencji miękkich i metodologii nauczania oraz metody projektu, a także autorką oraz opiekunką merytoryczną i metodologiczną projektów i publikacji edukacyjnych. Jeszcze raz bardzo serdecznie Cię witam, Aneto. Dzień dobry wszystkim. I drugą naszą prelegentką będzie Agnieszka Szczepanik. Witam Cię, Agnieszko. Dobry wieczór. Agnieszka jest akredytowaną coachką i ICF, dobrze to wymawiam? Tak. Trenerką i doświadczenią międzykulturową, z wykształcenia politolożką ze specjalizacją stosunki międzynarodowe, a przez wiele lat współpracowała z nauczycielami i nauczycielkami projektach edukacyjnych programu Unii Europejskiej Młodzież w Działaniu oraz Erasmus+, a obecnie Europejski Korpus Solidarności. Witam Was bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że zgodziłyście się przyjść na ten webinarium i odbyć tę rozmowę. Zacznijmy może od takiego opisu charakteru Waszej pracy. Czym się zajmujecie na co dzień? Jakimi zasadami się kierujecie? Powiedzcie może coś o tym więcej. Zacznijmy może od Anety. Tak, dzień dobry. To rzeczywiście, tak jak mnie przedstawiłaś, to jest dużo różnych nóg. W tej chwili ja je łączę w dwóch obszarach. Jednym to jest właśnie ta kwestia zarządzania konfliktami, procesem grupowym, dialogiem w edukacji szeroko pojętej. Druga taka noga, którą też wykorzystuję, to jest rozwój czytelnictwa, czyli też jeden z powodów, dla którego zaczęłam współpracę z CEO, a potem się rozwinęła. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie,
będę rozmawiała z Państwem z perspektywy mojego doświadczenia w pracy w szkole i współpracy ze szkołami w zakresie rozwoju mediacji szkolnych i tego, jak tym procesem tworzenia procedur zarządzania konfliktem można, w jaki sposób można tym zarządzać, w jaki sposób można je tworzyć, jakie są dobre, jakie są złe praktyki. Więc o tym dzisiaj trochę Państwu opowiem. Także bardzo dziękuję. Dziękuję. To był bardzo dobry i zwięzły wstęp. W takim razie teraz poproszę Agnieszkę o krótkie przedstawienie i opisanie krótko charakteru Twojej pracy w kontekście właśnie naszej tematyki webinarium dzisiaj. W kontekście przedstawiania się samej, to jeszcze bym powiedziała, że w tym opisie dokonań różnych moich brakuje sporej części, jakby chcę dorzucić sporej części po 3 latach zaangażowania w działania Centrum Integracji Cudzoziemców w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu, gdzie sprawy związane z tym spotkaniem kultur w różnych codziennych sytuacjach, ale też w takich kryzysowych sytuacjach są na porządku dziennym. I w związku z tym, mając swoje doświadczenie pracy w środowisku międzykulturowym, międzynarodowym, plus studia przenajróżniejsze, ale myślę, że doświadczenie jednak najwięcej tutaj robi, to na co dzień doradzam z jednej strony migrantom, którzy się pojawiają z różnymi rzeczami, ale też dużo pracuję ze szkołami i poszczególnymi nauczycielami, a nawet w tej chwili, no to tak trochę wynika z miejsca, w którym jestem, z wydziałami oświaty, w kontekście tego, no właśnie tego, z czym się mierzą nauczyciele, nauczycielki w Polsce. I ja nawet dzisiaj tak z takim jestem tutaj, z impetem wpadam na to webinarium, ponieważ dopiero co z Konina wróciłam, gdzie bardzo mocno było to, że powiedziane, że jakby no pewnie narzędzi jest bardzo dużo w tym, jak poradzić sobie z różnorodną klasą, tak, ale to jest teoria, jak przykuć to na praktykę, nauczyciele nie mają na to czasu. Ja tak prawda wygląda tak, że mają tego czas, że jakby bardzo dobrze wykorzystują czas, który mają i dużo w tej mojej pracy, ten charakter pracy jest z jednej strony, żeby dojaśniać pewne kwestie związane z tym, jak to w jakiejś kulturze jest, albo jak wygląda proces wchodzenia w kulturę większościową, szczególnie w Polsce, a jednocześnie też jest wspólne szukanie rozwiązań na bardzo konkretne sprawy. Nie tylko konfliktów, ale też trudne sprawy, z którymi przychodzi uczeń do nauczyciela, czy rodzic cudzoziemski do nauczyciela, a on mówi, no chcę pomóc, a nie wiem jak, i wtedy tak czasami niektórzy mówią, a to może z doradczynią międzykulturową warto porozmawiać, no i to jest ten moment. Super, dziękuję Wam bardzo. Widzę, że obie macie doświadczenie w środowisku szkolnym, więc może przejdźmy teraz do tego. Powiedzcie, jak wygląda to środowisko szkolne, w którym Wy pracujecie, z jakimi, jakby wśród jakich osób się obracacie i czy jest to środowisko wielokulturowe? Zacznijmy może od Anety znowu. Jest to środowisko wielokulturowe, być może nie tak wielokulturowe, jak zaraz Agnieszka opowie o swoich doświadczeniach. Ja pracuję i pracowałam z młodzieżą, z dziećmi z różnych krajów, z różnych kontynentów, ale takimi głównymi grupami to jest Azja Centralna, obszary Tadżykistanu i innych krajów, z których w tej chwili są te grupy uchodźcze, Kaukazu, Ukrainy i Białorusi. Oczywiście z innych krajów też się pojawiają, bo jest i Wietnam, i Syria, Palestyna, ale w tej chwili te główne grupy to są te, które wymieniłam na początku. Agnieszko, jak to wygląda u Ciebie? W tej chwili, jeśli patrzę na środowisko szkolne w Wielkopolsce, chociaż no jednak dużo, najwięcej jednak mimo wszystko to dla mnie jest Poznań i okolice, no to jest oczywiście przewaga osób z Ukrainy, nie tylko tych, które uciekały przed wojną, ale też które przyjechały wcześniej do Polski, z Białorusi,
Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, czyli ten Kaukaz nam tutaj się pewnie pojawia, natomiast to, co się, co zaobserwuję tak wzrost bym chciała, od ponad roku, to są osoby z krajów hiszpańskojęzycznych, Ameryki Południowej, no i tak z przewagą Kolumbii i Wenezueli. Co nie zmienia faktu, i to jest tak, że Wielkopolska, no niby w Warszawie, bym powiedziała, pewnie więcej jest znacznie tych narodowości, natomiast coraz częściej w Wielkopolsce odnotowujemy osoby, które przyjeżdżają tutaj do pracy i na studia, czy za miłością, jak to mówią, i też w związku z tym pojawiają się dzieci w polskim systemie oświaty, i to przedszkole, i szkoła, i dalej wyżej. Co powoduje, że w tej chwili mam też taką, prowadzę sprawy rodziny z Nigerii czy z Gany, tak, Turcja, która się gdzieś tutaj też pewnie pojawiała, Egipt, Irak, Iran, no i trochę mamy rodzin uchodźczych z Afganistanu. I do tego, bo to też za każdym razem, jak rozmawiam na przykład z centrami doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży, to ich nauczycielami też, żeby dorzucić, że w tym wszystkim jest jeszcze ten aspekt kulturowy związany z dziećmi Polaków, którzy wracają po dłuższej nieobecności w Polsce, które też mają kłopoty z taką zrozumieniem kodów kulturowych w polskiej szkole, i dzieci repatriantów z Kazachstanu. A czy mogę tak dopytać, jeszcze to mnie zainteresowało, czy masz doświadczenie bardziej w dużych miastach, czy też w takich mniejszych miastach? Bo jestem ciekawa, czy tutaj jakieś różnice swoją drogą widać. Różnice są w kontekście różnorodności tych grup kulturowych, natomiast w funkcjonowaniu tych osób na miejscu nie, chociaż nawet mam same wrażenie, że w mniejszych miejscowościach jest im łatwiej, bo są widoczne. I w związku z tym też otoczenie bywa bardziej wspierające i też szukające rozwiązań wraz z nimi. W dużym mieście jest więcej punktów, organizacji, instytucji, do których ludzie mogą pójść, ale to też gdzieś się ta informacja gubi, ginie. Mam to szczęście, współpracując z różnymi szkołami, do tego, żeby w ogóle właśnie zaglądać do dużych miejscowości, czyli poza Poznaniem jeszcze, na przykład Kalisz, Konin, Piła czy Leszno, ale też tych mniejszych, powiatowych i bardzo małych, jak na przykład Napachań i daleko Poznania. Okej, dziękuję. To jest bardzo rzeczywiście szerokie doświadczenie w takim razie. No to w takim razie powiedzcie mi trochę, z jakimi trudnościami się spotykacie najczęściej w swojej pracy w ostatnim czasie. To może zacznijmy w takim razie od Anety znowu tym razem. Znowu tym razem. Dobrze, znaczy tutaj myślę, że dużo zależy od tego, o którym obszarze mówimy, bo jeżeli mówimy o mediacjach szkolnych, to jest cały jeden kawałek, który gdzieś może budzić napięcia i jakieś trudności, przekroczenie granic, braku odpowiednich szkoleń, wiedzy i tak dalej. Drugim takim dużym problemem, który się łączy z tym mediacyjnym kawałkiem, to jest ten w ogóle kawałek, który mówi o braku procedur dotyczących, jak szkoła powinna zarządzać konfliktem, braku diagnozy, czasami w ogóle nieświadomości tego, że czy wyparcia tego, że w szkole jest jakaś przemoc czy konflikt, w związku z czym należałoby już zacząć działać, zanim on się ujawni w sposób taki bardzo no, agresywny. I tutaj to, jak można wdrażać te procedury, to jest osobny temat, bo to już byśmy wtedy przeszły do rozwiązań, natomiast jest jeszcze ten taki duży motyw uprzedzeń, braku wiedzy, ale też na przykład mając jednocześnie bardzo dużo dobrej woli w gronie pedagogicznym, czasami to skutkuje tym, że grono pedagogiczne uczy się, ludzie szukają, nauczyciele szukają też informacji na własną rękę, doszkalają się. Czasami bywa odwrotnie, czasami jest to bardziej utwierdzenie się w swoich tych
stereotypach i to jest coś, nad czym trzeba też pracować w obszarze ogólnoszkolnym, a nie indywidualnym. I dodałabym do tego trudności, o których mówiła też Agnieszka, czyli nieznajomość norm, nieznajomość systemu prawnego przez rodziców i przez osoby, które do polskich szkół dołączają. To też dotyczy dzieci reemigranckich, które właśnie czasami nie znają w ogóle Polski poza wakacjami i to jest ich pierwsze zetknięcie z taką codziennością. Ale też dużym problemem mogą być bardzo duże rozbieżności w poziomie nauczania między różnymi krajami, szkołami, poziomie w tym znaczeniu, że nawet, że nie jedno jest lepsze, drugie gorsze, tylko one są po prostu kompletnie inne, na co innego się zwraca uwagę. Czasami w poziomie też, zwłaszcza jeżeli chodzi o obszary trudne, bo my na przykład współpracowaliśmy z rodzinami, z dziećmi z Tybetu i przychodziły do nas 13-14-latki po 2-3 klasach edukacji, bo ze względu na swoje pochodzenie nie miały dostępu do rzetelnej edukacji na obszarze terenów, które są zajęte przez Chiny. I z naszej perspektywy takiej nauczyciela, to co my często widzimy u dzieci i nie jesteśmy w stanie tego przełożyć na jakieś aktywne działania, na aktywność, to jest właśnie takie poczucie, że ci nowi uczniowie to są uczniowie, którzy są na przykład bierni, nie angażują się, są gdzieś z boku, wycofani, nie dają z siebie 100%. I bardzo, bardzo ten obszar takiej bierności pojawia się w rozmowie na temat dzieci, zwłaszcza dzieci, które mają doświadczenie uchodźcze, więc naszym zadaniem jest wtedy i zdiagnozowanie tego, i dowiedzenie się, co za tym stoi. Też moje poczucie, ponieważ ja śledzę losy, czy gdzieś jestem w kontakcie z częścią moich byłych podopiecznych, to wiem, że ta bierność, ten brak zaangażowania w szkole, który my tak widzimy jako nauczyciele, nie przekłada się koniecznie na nie wiem, brak jakiegoś takiego w naszym mniemaniu sukcesu życiowego, wręcz przeciwnie. Natomiast rzeczywiście jest to temat, który gdzieś tam trzeba zaadresować, bo on też budzi potencjalne konflikty i z gronem pedagogicznym, na przykład właśnie przeświadczenie, że ten uczeń się nie uczy, czy uczennica nie daje z siebie wszystkiego, ale też na poziomie rówieśniczym, czyli skoro się nie angażuje, w nic i nic nie robi, no to my już ją do niczego nie będziemy włączać. I tutaj moje takie poczucie, ale jest to intuicja, a nie twarde dane, że częściej ta kwestia właśnie bierności i wycofania dotyczy dziewcząt niż chłopców, ale to jest moje prywatne doświadczenie i nie uogólniałabym tego na doświadczenie wszystkich nauczycieli, wszystkich uczniów w Polsce. Agnieszka, pewnie ty też masz jakieś takie spostrzeżenia. Nie wiem, jak ty widzisz, czy to jest to płciowe, czy nie, ale pewnie za chwilę opowiesz. Czuję się wywołana. To jak mogę, to powiem, że ja bardziej to łączę z momentem rozwojowym, czyli im wyżej w kontekście wyższa klasa podstawowa, szkoły podstawowej, tym trudniej jest czasami o włączenie obu stron, mimo wszystko i chłopców i dziewcząt w to, co się w szkole już dzieje. Do tego ja tutaj sobie pozwoliłam kiwać głową do tego, co mówiłaś, bo to są te same rzeczy, ja też obserwuję i z tymi do mnie przychodzą i nauczyciele, i rodzice. Dorzuciłabym do tego jeszcze tą kwestię związaną z tym, że tak jak bierność dzieci czy młodzieży, to z drugiej strony doskwiera nam tak zwana bierność rodziców dzieci cudzoziemskich,
Ja mówię tak zwana, bo jak się pogrzebie trochę kulturowo, to się okazuje, że tam jest często bardzo mocno coś to związane z tym nastawieniem, że to jakby szkoła dobrze wie i nauczyciele wiedzą, co zrobić z moim dzieckiem, więc ja nie czuję się ekspertem, więc to jest raz. A drugi punkt, który się często pojawia, związany z tym, że no nie we wszystkich w tej chwili krajach ma się dzienniki elektroniczne i jest tą taką oczywistością sprawdzanie Librusa czy dziennika właśnie elektronicznego, w zależności od wybranego modelu. I to jest trudne dla rodziców, którzy mają tyle rzeczy do ogarnięcia w tym nowym dla nich również miejscu, że to tam jeszcze gdzieś ucieka. Także jest to jeden z takich punktów często zapalnych. I z tym przychodzi nauczyciel, który już ma dość być lekceważonym, a się okazuje w wielu przypadkach, że to nie o to lekceważenie chodzi, a wręcz nawet przeciwnie, duży szacunek do instytucji, tak, do zawodu nauczyciela. Tak patrzę sobie trochę, żeby nie powtórzyć, bo tej bezradności było, o kodach też, ale też ten tak, kłopot szczególnie dla dzieci, które opuściły swoje życie w tamtym kraju, w takim okresie rozkwitu kontaktów społecznych. I są oczywiście z internet, aplikacje, i one są tam i tu. I to też jest trudne na to, żeby się zaangażować, żeby nauczyć się języka, ale też żeby jakby funkcjonować tutaj tak w pełni, kiedy właśnie jest się tam i jest się tu. To takie ciągłe rozbicie i różne procesy psychologiczne, które z tym są związane, a w przypadku dzieci na przykład z Ukrainy czy z Syrii również no, traumatyczne. Język jest wyzwaniem oczywiście z różnych tutaj powodów, o których myślę, że większość z nas jednak z tym się spotkała i wie, że to brak chęci do nauki i brak postępów w tej nauce, albo dobre słuchanie i rozmawianie, ale pisanie w ogóle bardzo, bardzo kiepsko. No ale mamy też trochę takich przypadków, to ciągnąc ten wątek, dzieci, które zrobiły 2 czy 3 lata w swoim kraju, dzieci, które nie potrafią pisać, mając tamtych lat nawet i naście, a mają jakiś dokument do ukończonej edukacji, to też jest trudne. W ogóle dokumentacja też bywa często zarzewiem trudności dla rodziny. Te uprzedzenia tu się już gdzieś pojawiły, ale w ogóle taki czasami nieświadomość tego, jakie ja mam ukryte, znaczy jakie mam uprzedzenia, ale też nieświadomość czasami tego, i to jest, proszę zauważyć, to jest takie trochę dziwne, nie? Że to nie tyle chodzi o to, co ja myślę o tamtej kulturze, tylko jaką w ogóle, co ja mam poukładane w sobie w związku z kulturą, z której ja pochodzę. I przez jakie okulary ja w związku z tym patrzę na te inne kultury. No tak. I to bywa taka trudność wtedy ze zrozumieniem tego, co ja widzę po drugiej stronie i nieodczytywanie dobrych intencji nawet po tej drugiej stronie. No i z tym jest też związany jeszcze taki jeden na modelu, że czasami tu w kontekście szkoły, również na grona pedagogicznego, ale nie tylko, w ogóle wszystkich osób zaangażowanych, że jesteśmy, że bywamy albo nadopiekuńczy, wszystko załatwiamy na ten, albo, bo się w końcu, no dobra, już tyle tutaj sam, to muszą sami i porzucamy, czyli jest jakby albo pełna opieka, bym powiedziała, ubezwłasnowolnienie oczywiście w cudzysłowie, albo pozostawienie samemu sobie, i ani jedno, ani drugie nie służy żadnej ze stron, i szukanie tego, gdzieś szukanie tego punktu w środku, który będzie służył nam i drugiej stronie. To chyba tak. No, dziękuję, to było bardzo. Zanim zadasz kolejne pytanie, ja też bym chciała dodać, bo poruszyłaś bardzo, bardzo to ciekawy cały obszar, dlaczego ta bierność się pojawia i to podwójność życia. Ona dotyczy niekoniecznie też dzieci uchodźczych, ale pewnie też zdarzają się u ciebie takie sytuacje, czy u państwa takie sytuacje, gdzie dzieci mają
podwójne życie w tym znaczeniu, że mają szkołę polską, szkołę polskich przyjaciół, polskie imię i potem idą do szkoły w swoim języku, w swojej kulturze, cały weekend tam spędzają, mają drugie imię, nie przyprowadzają lub na przykład nie mogą przyprowadzać przyjaciół polskich do domu z różnych powodów, bo na przykład rodzice bardzo chcą chronić swoją kulturę i to, żeby dziecko tę tożsamość miało, niekoniecznie to wynika z jakichś ich uprzedzeń, tylko z takiego poczucia potrzeby właśnie chronienia tożsamości. Więc ta podwójność życia bywa bardzo, bardzo wyczerpująca i bardzo męcząca. No a w przypadku dzieci uchodźczych, ale nie tylko, to też jest taka parentyfikacja tych dzieci, kiedy one przyjmują dokumentację, czasami tak, ważącą na życiu całej rodziny, kiedy przyjmują tłumaczenia w urzędach, w takich sytuacjach, które są kluczowe i mogą sprawić, że stan rodziny będzie prawny w porządku albo okaże się jakąś katastrofą i nie wiem, koniecznością deportacji czy powrotu do swojego, do kraju pochodzenia czy wyjazdu gdzieś dalej. Kolejnym takim argumentem jest to, że część tych dzieci po prostu nie chce tu być. O ile my dorośli podejmujemy jakąś decyzję, to też dotyczy często dzieci reemigranckich, które urodziły się w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, we Francji, gdzieś tam i nagle lądują w Polsce, bo rodzice postanowili z różnych powodów wrócić. I no, z perspektywy nastolatka to jest po prostu nie. Ja się na to nie zgadzałem, nikt mnie o to nie prosił. Wcale nie chcę tu być, ale też to dotyczy dzieci, które doświadczyły traum wojennych, czy musiały uchodzić, no jakby tam się pojawiają różne emocje też, no to trzeba było siedzieć cicho, to trzeba było nie być tym opozycjonistą, to trzeba, jakby to mogliśmy gdzie indziej. To jest cały taki wielki obszar do pracy przy braku wystarczającej liczby psychologów i psychiatrów mówiących w języku tych osób, które przyjeżdżają do nas, no bo terapia nie w języku obcym, którym jest język polski, czy nawet angielski, to jest coś zupełnie innego i nie jest tak efektywne. I cały jeszcze taki kolejny kawałek to taka tymczasowość. I o ile z mojej perspektywy naszego wieku, ja sobie mówię, jadę gdzieś na 5 lat, a potem jadę gdzie indziej, albo będę tu 2 lata, a potem jedziemy do Belgii, bo tam jest więcej, nie wiem, osób z naszego kraju, czy jest lepszy system i tak dalej. Czy tutaj nas skierowano, bo to jest pierwsze bezpieczne miejsce, ale może tę procedurę Dublin 2, czyli tego pierwszego bezpiecznego kraju, da się jakoś obejść i my, bo mamy całą rodzinę, nie wiem, gdzieś we Francji, spróbujemy tam żyć. O ile my sobie mówimy, no dobrze, no w perspektywie mojego życia 2 czy 5 lat, no tu przesiedzę, nie muszę się uczyć języka, bo mam inne rzeczy na głowie, albo ja się zajmuję domem, mąż pracuje i jestem w tej poczekalni, to z perspektywy dziecka 5 lat to jest na przykład 1/3 życia, albo więcej, w takim dosyć kluczowym momencie i ona, część tych dzieci wyjeżdża z rodzicami, wraca, wyjeżdża ponownie, znika w połowie roku szkolnego. Po pewnym czasie one też już albo są w tej poczekalni, albo czują, że nie ma sensu, bo zaraz gdzieś wyjadą. Więc na to, co my widzimy jako dorośli, on się nie angażuje, ona nic nie robi, ona nie ma przyjaciół i się trzyma zawsze z daleka. Może być cała masa innych rzeczy pod spodem, które też warto nazwać. I ty też rozumiem, że jesteś taką osobą, która właśnie nazywa i dochodzi do tego, dlaczego tak się w szkołach dzieje. Tak, to jest jeden z tych punktów. Momentów, w których ja do rodziców mówię, czy państwo, co państwo mówią w domu w kontekście, tu szczególnie jeżeli chodzi o osoby z Ukrainy, tego co dalej. I często pojawia się to, na razie tu jesteśmy, ale zaraz wracamy, albo niedługo wracamy. Co to znaczy niedługo? Co to znaczy zaraz? I jakby jak ja zaczynam tłumaczyć, co to robi dziecko, które mówi, no niedługo, no to po co mam się uczyć polskiego? Po co mam zdawać poprawkę z matematyki? Po co mam się te wszystkie, nie?
Dzieci są mądre. W którymś momencie faktycznie, tak jak mówisz, przy kolejnej zmianie, one już nie chcą angażować się emocjonalnie, żeby uniknąć odrzucenia, rozczarowania, porzucenia, tęsknoty. I to samo jakby dotyczy nauki. Po co ładować energię i czas? No i zachęcam, zapraszam do tego, żeby jednak rodzice dogadali się, czy to najczęściej jest to matka, czasami z babcią, co to znaczy długo. I faktycznie jest ta zwrotka, która przychodzi, że jeżeli my, że do końca roku szkolnego, albo do końca tego etapu edukacyjnego, albo słuchaj, na razie zakładamy, że tu jesteśmy do ukończenia, tak do osiągnięcia przez ciebie tego momentu dojrzałości, żeby jednak nie mówić, jak skończy się wojna, bo na to nie mamy żadnego wpływu. I to pozostawia dziecko w, tak jak to pięknie nazwałaś, tej poczekalni, w której ono tak nie do końca chce być, bo to właściwie jest taki czyściec. Nie? Że dorosłemu jest łatwiej to przyjąć niż dziecku. Ale tutaj cię, Ida, wyrolowałyśmy trochę. Nie, bardzo dobrze. Mnie to bardzo cieszy, że ta rozmowa tak się dobrze toczy i w sposób naturalny dotyka różnych tematów. Ja w takim razie chciałabym ten temat trochę pociągnąć. Już trochę o tym mówicie, że te różnego rodzaju trudności mogą sprawiać, że będzie jakby duży kłopot z integracją. I to też wskazują raporty, także raporty CEO. W ostatnim raporcie uczniowie uchodźczy w polskich szkołach, musiałam sprawdzić tytuł, to jest ostatni raport CEO, który na przykład pokazuje bardzo mocno, że w szkołach się tworzą właśnie takie dwie równoległe społeczności, polska i ukraińska, które nie bardzo ze sobą interagują. No i takie pytanie, które się pojawia i jestem ciekawa, czy macie tutaj jakieś przemyślenia, jak można sobie z tym radzić, jak można podejść do tej sytuacji, kiedy tworzą się takie dwa obozy na podstawie narodowości. Może Agnieszka w takim razie teraz poproszę pierwszą dla odmiany. Znaczy to jest znów ten, ja się śmieję, że też zaczęłam coraz częściej mówić psychologiczne, to zależy. Natomiast tak, to jest ten jeden z procesów, które obserwujemy i to, do czego jakby ja staram się jednak sprowadzać, to jednak rozmowa na temat sytuacji w tej konkretnej klasie, nawet nie szkole czasami, bo jednak w klasie, bo tych dodatkowych elementów, nie tylko związanych z byciem z osobą z innej kultury, pojawia się więcej w klasach. Więc zapraszać do rozmowy, dopytywać o interesy obu stron, również wyjaśniać te procesy, w których oni są, nie z poziomu jakichś modeli i tak dalej, tylko właśnie tych emocji, które się pojawiają, zachowań, które za tym idą. I to jest jakby ten jeden z elementów. Dalej idąc za to, to ja, no, to też jest tam to moje, to jakby ten profil mój coachingowy, on się też sprawdza w tych sytuacjach, bo to jest to wejście z pytaniem, co się dzieje, a nie dlaczego się dzieje. Bo czasami te przyczyny są ważne, tylko że dzieciaki nam tylko nie powiedzą. Bo tak, bo jakby będzie tam też może być może dużo emocji, ale to pytanie o to, co się dzieje, jest takim dużo bardziej otwierającym i zapraszającym w związku z tym i do ujawnienia tego, co jest trudne, ale też potem do przejścia do tego, jak już emocje mamy zaopiekowane, do przejścia do poszukiwania wspólnoty interesów. I to pewnie, ja bym to Anecie oddała słowo, bo to jest, patrzę sobie, myślę, pamiętając też swoje szkolenia z mediacji, jak one są, na czym one się, na czym one bazują. I jeszcze mam ten zawsze taki element, jak czasami pojawia się ten, że oni się tak separują, to co też pojawia się często, bo tu chłopcy stoją ukraińscy, a tu polscy i oni w ogóle na boisku nie mają żadnej interakcji i że w klasie to się też tak trochę na siłę usadza, a dziewczynki to już w ogóle, dziewczęta są osobne. Ten i z reguły ja pierwsze moje pytanie jest, która to jest klasa? Czyli punkt, znów moment rozwoju, bo jest różnica między
drugoklasistami, a szósto- czy siódmoklasistami. I też pytanie, co się dzieje w innych klasach, których nie ma dzieci z innych kultur, z Ukrainy, bo jeżeli tam też są podziały i działy, to może jednak sprawdźmy, na ile tam jest ten proces tworzenia się tożsamości młodzieńczych. I tak, tak sobie układając trochę w głowie dla nauczyciela, ale tak znów trochę dla tej klasy, dla tej grupy, szukać tego, co łączy. To jest też taki punkt tego, co jest naszym wspólnym interesem jako klasy, no ale to też znów to jest potrzeba zobaczenia i sprawdzenia, na ile wszyscy w klasie chcą być w tej klasie. I to znów nie chodzi o konkretną klasę, tylko właśnie w przypadku dzieci cudzoziemskich, to czy chcą być w ogóle w Polsce. Mhm. A to tylko pozwolę sobie dopytać, mówiłaś, że jest różnica pod względem wieku. Czy to jest tak, że młodsze dzieci na niższym etapie, wcześniejszym etapie rozwojowym, powinnam powiedzieć, raczej się mniej separują, czy bardziej widzisz jakąś prawidłowość? Nie, bardziej o to chodzi, że w każdy typowy nastolatek, czyli szósta, siódma klasa, ósma to już mniej, oni są bardziej zgrani, jakby z założenia chłopcy, dziewczyny osobno. Okay. I grupki. Ja mówię, jak gangi i kliki. I teraz, jak jeszcze dochodzi ten motyw kulturowy, no to jest jeszcze jeden dodatkowy element, na którym my możemy, my obserwujemy to z zewnątrz, a dla nich to jest znów, nie? Moi. To są moi, a tam nie są moi. Potem się to trochę zmienia. Ja to teraz, kiedyś to było, ja to obserwowałam w pracy takiej, którą, czy w rozmowach, też miałam swoją, po swoje półtora roku pracy w szkole, więc to też mogłam sama zaobserwować, a teraz też z jeszcze innej perspektywy, bo ja jestem matką trzynastolatka i czasami sobie mówię, taka wiedza, takie doświadczenie i ja sobie nie radzę z tym, co oni wyprawiają. Co dopiero ci nauczyciele. A, no właśnie. Czy Aneto, chciałabyś coś do tego dodać? Nie, bardzo czuję wszystko, Agnieszka, co mówisz, łącznie z tym, że wiedzę ma się, a własne dziecko to jest w ogóle inna historia. I chyba wbrew pozorom czasami łatwiej cudze niż swoje uczyć. Też tak mówię, że w tym temacie takich trudności, to może... Aneto, może byś chciała powiedzieć trochę o tym, jakie są złe praktyki radzenia sobie z różnego rodzaju konfliktami. Czego generalnie nie należy robić, nie warto. Nie mówić, że w naszej szkole nie ma konfliktu i przemocy, czy przemocy. I to jest pierwsza rzecz. Jeżeli szkoła uważa, że w jej szkole nie ma... Szkoła, mówię ogólnie, na przykład spotkanie z dyrekcją, czy ktoś ma takie poczucie, że w naszej szkole nie ma przemocy. No, w naszej szkole to nie ma problemów. Byłam w takich sytuacjach kilkukrotnie, ale też na przykład to już nie jest moje doświadczenie, tylko mojej koleżanki trenerki, gdzie na 25 liceów warszawskich wszyscy nauczyciele zgodnie powiedzieli, że u nich nie ma dzieci LGBT. No jakby okej, okay, macie problem, czegoś nie wiecie, czegoś nie widzicie lub nie chcecie widzieć, w związku z czym w ogóle założenie, że się nie widzi czegoś, nie widzi się konfliktu, nie widzi się pierwszych oznak konfliktu, bagatelizuje różne sytuacje. I teraz może ja zanim do tych złych praktyk, to w ogóle powiem od czego ja widzę, że to się zaczyna, bo ja pracuję, kiedy mówimy tutaj dzisiaj o sytuacjach związanych z dziećmi z różnych kultur, dziećmi, które na ogół przyjechały do Polski, czy są na przykład dwukulturowe, ale to dotyczy, te mechanizmy bardzo często dotyczą każdego innego dziecka, które jest w jakiś sposób, może zostać napiętnowane. I to jest kwestia oczywiście dzieci w spektrum, to jest kwestia dzieci gdzieś tam spod znaku LGBT, ale też różne inne powody. Mechanizmy przemocy są dosyć podobne, one się mogą inaczej ujawniać. Jeżeli, w mojej perspektywie, jeżeli dwie osoby czy dwie grupy w ogóle z sobą nie rozmawiają,
albo ktoś z kimś się pobił, wyzywał, to znaczy, że my przeoczyliśmy już kilka różnych kroków, które do tej sytuacji prowadzą. I to nie znaczy, żeby teraz się samopiętnować płakać, że się coś przeoczyło, tylko żeby się przyjrzeć całemu systemowi szkolnemu, jak takie sytuacje wychwytywać wcześniej, jak tymi sytuacjami zarządzać, w jaki sposób sobie radzić z takimi rzeczami, które są na samym początku przemocy. Milczenie, ciężka atmosfera, odmowa współpracy. Taka przemoc w przestrzeni publicznej jest jakaś ulotka, nie wiem, flaga LGBT, ulotka w innym języku, ktoś to zrywa. Czasami to są rzeczy, które są związane z jakąś pozornie bierną agresją, a tak naprawdę jest to po prostu agresja, czyli jakieś mówienie nad głową osoby, której to dotyczy, jakichś obraźliwych rzeczy, ale ja przecież nie mówię o niej, ja mówię tak ogólnie. Tutaj myślę, że każdy z nas takich przykładów pewnie mógłby podać dużo. To się oczywiście pojawia też, ktoś deklaruje, właśnie zaczyna się źle uczyć, deklaruje, że ciągle boli go głowa, albo zaczyna być agresywnym, nie wiemy dlaczego. I to, jakie są złe praktyki, to pierwsza znienawidzona absolutnie przeze mnie praktyka, która jeszcze czasami pokutuje, chociaż na szczęście coraz rzadziej, przeproście się. No dajcie sobie ręce. No nie. Nie da sobie, cytując już klasyka, nie możemy sobie podać rąk, jak mamy zaciśnięte pięści. Nie uściśniemy się. Obie pięści muszą być rozluźnione i musimy umieć do tego doprowadzić. I rolą nas jest umieć doprowadzić do tego, żeby te pięści się rozluźniły. Czasami się nie da. Czasami ktoś z różnych powodów, na które nie mamy wpływu, jedna strona nie może z jakiegoś powodu tej pięści teraz rozluźnić. I też musimy sobie umieć z tym poradzić. Druga taka metoda to jest na pewno moim zdaniem negatywna metoda, to jest unikanie, znaczy oni się dogadają, dzieci się dogadają. I trzecia, która jest bardzo trudna do wychwycenia, to jest to, że my jako nauczyciele wchodzimy na lekcje i widzimy tylko kawałeczek sytuacji. Widzimy przez 45 minut i widzimy, że jest tam jakaś, nie wiem, osoba A i osoba B mówi jakiś żart, wszyscy, który jest bolesny, albo jakoś tak, no wiadomo, ona tak zawsze. Coś w tym stylu, co piętnuje to dziecko i my mówimy, nawet reagujemy, mówi przestań, nie wolno w ten sposób, stop, na lekcjach nie ma tej możliwości, ale nie widzimy na przykład, że bagatelizujemy tę sytuację, bo my widzimy, o, jeden głupi żart. I jakby nie jesteśmy, jeżeli nie mamy takiego systemu ogólnego gdzieś mówienia i myślenia o przemocy i o tym, jak się przemoc rówieśnicza buduje, to nie widzimy tego, że na przykład to może być czyjaś codzienność na niemal każdej lekcji, przerwie. Gdzieś w takich strefach szkoły, gdzie my nie mamy dużego wpływu, na przykład, nie wiem, w szatni, w korytarzach, gdzieś w toaletach, gdzie nie bywamy. I jeszcze taką pewnie rzeczą, która jest trudna, to jest takie nasze wewnętrzne przekonanie, że my z góry wiemy, co się wydarzyło. My ustawiamy kogoś w roli ofiary, kogoś w roli oprawcy, nie widzimy całości. Bardzo często to jest też, Agnieszka, to o czym ty mówiłaś wcześniej, Agnieszko, że my z góry zakładamy, mamy w sobie obraz jakiś, ja powiem brutalnie, bo nic innego do głowy mi też nie przychodzi, tylko piętaszka. My jesteśmy taka dobra pani i przyjechało takie dzieciątko i teraz na pewno ktoś mu zrobił krzywdę. Albo odwrotnie, to na pewno jest jego wina. On przylutował po prostu prosto w twarz i tutaj już, my już wiemy, co się wydarzyło. Więc to założenie, że my wiemy, co się wydarzyło i kto jest winny, już jest, od razu wskazuje nas absolutnie na przegraną. Myślę, że jeszcze takich rzeczy można było, były takie jak, nie wiem, publiczne rozwiązywanie konfliktu, gdzieś tam takie rozwiązywanie konfliktu, że jeszcze bardziej wpychamy kogoś w rolę ofiary,
No właśnie, to są takie sytuacje, które są też jakąś taką naszą codziennością w pracy. One nie zawsze wynikają ze złej woli. Czasami wynikają po prostu właśnie z tego, że nie ma systemu, że my nie jesteśmy przeszkoleni, że my nie widzimy wszystkiego, tylko jakiś fragment. I że ponieważ nie ma systemu, to my staramy się tym konfliktem zarządzać tak, jak umiemy i tak, jak czujemy w danej chwili. A każdy nauczyciel na każdej lekcji widzi i rozumie i rozwiązuje tak, jak czuje, czyli zupełnie inaczej. I ten brak konsekwencji też może doprowadzać do dalszej eskalacji po prostu sytuacji konfliktowych. Okej, no to powiedziałyśmy w takim razie trochę już o tym, skąd się może brać konflikt i jakie są trudności. A to zastanówmy się w takim razie teraz, co można zrobić, żeby jakoś sobie z tymi konfliktami i trudnościami radzić. I chciałabym was zapytać, może w takim razie zaczynając od Agnieszki, co może zrobić nauczyciel, już tak myśląc konkretnie w kategoriach szkolnych, żeby jakoś się lepiej odnaleźć w rzeczywistości wielokulturowej? Jak ty widzisz jakieś sposoby, w jakie nauczyciel może sobie tutaj lepiej na przykład zrozumieć różnice kulturowe wynikające z tego, że klasa jest wielokulturowa? Uśmiecham się, bo ja jestem maniaczką czytelnictwa. Tak, stanowczo podnoszę, podejrzewam, wskaźnik czytelnictwa w Polsce. Przyznaję się bez bicia, co oznacza, że mam możliwość sięgania i sięgam po literaturę z różnych kawałków, z różnych stron świata, bardzo różnych stron świata, a im jestem bardziej świadoma, tym bardziej wyczekuję po prostu na to, że o, tak jak na przykład w zeszłym roku wydawnictwo Tajfunę wrzuciło zapowiedź pierwszej książki tłumaczonej z indonezyjskiego, z jednego z języków indonezyjskich, więc ja byłam pierwsza chyba, która kupiła w przedsprzedaży książkę, bardzo szybko ją przeczytała, jak tylko do mnie przeszła i nie mam jej od prawie roku w domu, ponieważ krąży. Dlaczego o tym mówię? Bo jednak świat, który kreują, to dotyczy oczywiście literatury pięknej, jak to mówią, obyczajowej, ale tak naprawdę to mogą być też komiksy, nie wiem, młodzieżówki, te young adult. One nie są o kulturze, ale tą kulturę pokazują. Tak samo jest z filmami z innych krajów, czyli oczywiście wszyscy, większość z nas zna amerykańskie kino akcji na przykład, albo nie wiem, ileś osób oglądało Harry'ego Pottera i świetnie, natomiast jest dużo i dużo pięknych filmów, dzięki którym my możemy poznawać inne kultury, tak troszeczkę tą podszewkę zaglądając, albo się zastanawiając, dziwne, nie? Czemu takie zachowanie? I w drugą stronę też to działa, czyli jak my zachęcamy do czytania polskich autorów, oglądania polskich filmów, to też daje tej drugiej stronie szansę na trochę zobaczenia tak na miękko, nie? Na miękko tych naszych wzorców kulturowych, albo też daje możliwość do dyskusji na ten temat. To taki jest, jak ktoś lubi czytać albo oglądać filmy i się przy tym relaksuje, to naprawdę w tej chwili na polskim rynku wydawniczym i filmowym te wszystkie platformy też streamingowe dają nam fajny wgląd w to. I to jest jakby ta jedna rzecz, stąd się uśmiecham i to podrzucam. Jednocześnie to, co się przydaje i to mówi wielu nauczycieli, którzy na przykład dzwonili do mnie w końcówce lutego czy marca 2022, bo gdzieś spotkaliśmy się w ciągu poprzednich lat na jakichś warsztatach, czy czasami też moje były studentki, które mówiły, jak teraz te warsztaty, które wtedy przechodziliśmy na sucho z edukacji międzykulturowej, komunikacji międzykulturowej, jak one teraz dają takie poczucie nie swobody bynajmniej, ale takiego większego osadzenia w tym, co ja mogę zrobić. I to procentuje, bo też te osoby potem zapraszają kolejne i tak dalej, więc ten to była taka dla mnie ewaluacja, której w życiu nie chciałabym, nigdy bym sobie nie życzyła, ale ona się zdarzyła, czyli że te warsztaty, które kiedyś, dawno temu robiliśmy, że one się przydają, przydały się nauczycielom i nauczycielkom.
Dalej, no, to też jest związane z tym, żeby poznawać własne korzenie, własną kulturę. Jak ja się czuję w tych korzeniach moich mocna i potrafię opowiedzieć też z pasją o tych rzeczach czy tradycjach, kulturze, z której ja pochodzę, naszej tutaj, w moim przypadku polskiej, to ja też dużo trudniej mnie trochę wytrącić z równowagi, bo nie czuję się zagrożona w tym, kim ja jestem, tak tej tożsamości. Praca nad wrażliwością kulturową, to znowu to jest czasami, tylko żeby tak się czasami na moment, okej, okay, skoro ja wiem, że my kulturowo w Polsce mamy tak, a ktoś ma inaczej i mnie to drażni, to co ja mogę z tym zrobić? Bo to mnie drażni, tak? To nie jest to druga osoba z tym nic nie zrobi najprawdopodobniej, a ja mam wpływ na siebie. To są oczywiście udział w warsztatach, szkoleniach, w takich webinarach jak na jak najbardziej, natomiast też w ogóle praca czy rozmowa w szerszym gronie. Jak tak czasami rozmawiamy tutaj też w Poznaniu wśród osób, które siedzą w tej międzykulturówce, to jest ten, że te szkoły, które zdecydowały się na to, że mają zespoły, że nie jest jeden nauczyciel, nie? Anglista najczęściej, który się tym tam zajmował, czy tam pani od polskiego, która postanowiła uczyć języka polskiego obcokrajowców, tylko jest to zespół nauczycielski, ale też z wciągnięciem pedagogów, kogo się da tak naprawdę, to jest to znów taki obszar, żeby spuścić trochę czasami ciśnienie, zobaczyć te różne perspektywy, że ktoś mówi, u mnie na matmie to jest tak, ale u mnie na polskim to jest tak. A pani psycholog mówi, a wiecie, a ja mam tutaj taką obserwację. I jakby co my możemy dalej z tym zrobić? To się dzieje jakby w kontekście wsparcia dzieci z różnymi problemami. I to jakby wejście w polską kulturę i odnalezienie się, to też jest no, w kategoriach trudności, może nie problemu, ale trudności. Superwizja to jest takie modne słowo, ale też pracownicy socjalni z tego mocno korzystają w obszarze pracy właśnie z klientem cudzoziemskim. To dlaczego im dla nauczycieli, czy drodzy dyrektorzy, czas jednak, jeśli jeszcze tego nie ma w opcjach, to żeby jednak nauczyciele, nauczycielki mieli taką przestrzeń. No i dalej jest tak, to też jest korzystanie, wychodzenie trochę szerzej. Ja wiem, że teraz tak wrzucam różne rzeczy, ale ten kolejny poziom to jest szukanie też partnerów w społeczności lokalnej, organizacjach pozarządowych, ale też takich instytucjach, bo teraz coraz więcej samorządów tam przygląda się tematowi i jest aktywnych w tym temacie wsparcia migrantów i nas jako osób pracujących z nimi. Jednocześnie też, uwaga, lokowanie produktu, bo z jednej strony oczywiście Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale też jest przecież program Erasmus+, i w obszarze edukacji szkoły, nauczyciele, nauczycielki mogą korzystać aż bez wizyt studyjnych, szkoleń, wyjazdów zagranicznych, gdzie znów tam nie rozwiążą nam problemów, ale my możemy znów zobaczyć, że ktoś miał podobnie, rozwiązali to tak, być może coś się u nas przyda, a czasami właśnie nauczyciele wracają i mówią, wiesz, to jest po prostu fajne zobaczyć, że są rzeczy, które u nas działają, a tam nie działają i to również od nas się uczą, nie, że to jest też to poczucie sprawstwa, poczucie wpływu, które rośnie. Ja tu jeszcze tak, że tak, myślę, że to, co pomaga i też to pomaga, że jak jest mi czasami trudno, to pozwolić sobie na to, że jakby zgodzić się z tym, że jest mi trudno, jest mi emocjonalnie, jestem zła, sfrustrowana tym, co się w tej mojej klasie dzieje, albo rodzice, którzy nie odpowiadają na apele i że to jest okej. Okay. Ja mam do tego prawo i czasami właśnie dobra robota. Mimo wszystko, mimo tych wszystkich trudności. I jak już jednak zadbanie o siebie, żeby móc wejść i wesprzeć klasę czy pojedynczego ucznia w tym, żeby on mógł funkcjonować funkcjonalnie, masło maślane, ale dobrze funkcjonować, odnaleźć się w sytuacji, w której jest. Tak to chyba szybko. Dosyć obszernie. Aneto, czy chcesz dodać coś jeszcze ze swojej strony? Czy absolutnie się podpisuję obiema rękoma pod tym, co Agnieszko powiedziałaś. Ja bym dodała też ze swojej perspektywy kilkunastu lat pracy w szkole i popełniania całej masy błędów,
chyba wszystkich możliwych. W tym procesie mojego uczenia się, też jak pracować z dziećmi, które wymagają dodatkowego wsparcia, czyli szczególnego wsparcia, w tym dzieci migranckich, to jest uświadomienie sobie, że kiedy ja przepracowuję swoje uprzedzenia, przepracowuję swoje stereotypy, które mam, przyglądam się im, to jest praca na całe życie. Nie da się, nie mogę powiedzieć, o, teraz to ja już na pewno nie jestem rasistką. Zmienia się wiedza, zmieniają się problemy społeczne, zmieniają się struktury, normy, zmienia się dużo, co, jeżeli obejrzymy filmy z lat 90., to jak tam są, nie wiem, kobiety chociażby prezentowane, to w tej chwili my po prostu, no nie, to już nawet nie jest zabawne, ale wtedy to była nasza norma i my musimy gdzieś tam sobie uświadamiać, że to, co my zrobimy z sobą, to jest robota na zawsze. I to wcale nie jest ciężka robota, bo tak jak mówiłaś, Agnieszko, to jest i literatura, i filmy, i też możliwość takiego wglądu w siebie, poznawania innych osób, innych perspektyw. Co w tej chwili jest stosunkowo proste, nawet chociażby dzięki zasobom internetowym. Dwie rzeczy, które ja przepracowuję na sobie, kiedy mam, jak ktoś mi, nie wiem, zaskakuje na ulicy czymś, albo słyszę od dzieci, albo od dorosłych, no ale jak on może tak wyglądać, jak on może się tak zachowywać, czy ona, to są dwie rzeczy, które uczę i to są bardzo proste rzeczy, na pewno Państwo też, część z Państwa na pewno się z tym spotkała, jeśli nie wszyscy Państwo. Jedna rzecz, czy ta osoba robi krzywdę sobie lub komuś innemu? Jeśli nie, to okej, tak wygląda, tak się zachowuje, tak ma. A druga rzecz, czy może to naprawić w ciągu 30 sekund? Zasunąć rozporek, zapiąć krzywą bluzkę, zamknąć torbę, która cokolwiek innego, wyjąć sobie szczypiorec pomiędzy zębów. Jeśli nie, to nie jest temat do rozmów. I to dotyczy i koloru skóry, i różnych innych rzeczy. W tej chwili na przykład tak jak nie wiem, bardzo często dzieci wywołują, czy dorośli zwracają uwagę i oceniają, w sensie natychmiast, jak tak można? No można. W ogóle nie wszystkich trzeba oceniać. W ogóle nie trzeba oceniać tak naprawdę. Można po prostu zostawić sytuację i ludzi takimi, jacy są, o ile właśnie to nie dąży do jakiegoś konfliktu czy czyjejś krzywdy lub krzywdy tej osoby. Więc to są najprostsze ćwiczenia, jakie ja robię na sobie też bardzo, bardzo często. To jakby podtrzymując, Agnieszko, to co powiedziałaś, to jest w ogóle ta współpraca w gronie pedagogicznym. Ale w gronie pedagogicznym ja bym to rozszerzyła. Ja bym rozszerzyła w ogóle na wszystkich pracowników i społeczność szkolną, dlatego że bardzo często bardzo, bardzo ważnymi osobami są osoby nienauczycielskie. To są na przykład, nie wiem, woźni, osoby sprzątające, które są w stanie wychwycić różne sytuacje. To są osoby, które, nie wiem, sytuację, w której sekretarz szkoły zauważył, że chłopiec od iluś tygodni nie je nic, bo akurat stołówka była blisko szkoły i dzięki temu można było w ogóle zdiagnozować u chłopca zaburzenia odżywiania. Tego nie wychwycił żaden z nauczycieli, nikt, kto był na dyżurze, bo dyżury się zmieniały. Więc jakby zaopiekowanie wiedzy i umiejętności też tych innych osób, które są bardzo ważne w życiu szkoły i w życiu uczniów, też jest czymś, czego nie powinniśmy pomijać. Superwizja to jest oczywiście coś, co powinni w ogóle nauczyciele mieć defaultowo, nie mają. No ale mam nadzieję, że kiedyś to będzie norma, bo nauczyciele nie mają możliwości zwentylowania się, a ich nasza odpowiedzialność, państwa odpowiedzialność jeszcze są gigantyczne. I też są sytuacje, z którymi mamy prawo sobie nie radzić. W
prowadzenie właśnie tych wszystkich materiałów, nie tylko uczenie siebie, tego, żeby nie myśleć eurocentrycznie, czy móc widzieć różne perspektywy, ale też po prostu wykorzystywać te materiały w swojej pracy. I to jest praca w zasadzie na każdy przedmiot, pokazania osiągnięć jakiejś innej kultury. No, na matematyce akurat o kulturze, o osiągnięciach, nie wiem, arabskich można, ale na długo. Ale też to nie jest kwestia tylko przedmiotów humanistycznych, czy perspektywy kobiet, czy pokazywanie sukcesu osób, które są na przykład w spektrum i tak dalej. Zobaczenie tych ludzi nie tylko jako nazwisk, ale też dobrych, pozytywnych przedstawicieli, którzy mogą być wzorcem dla naszych uczniów. Nie tylko tych, których to dotyczy, ale wszystkich. Pokazanie ich w tym pozytywnym aspekcie. O takich rozwiązaniach jak Jigsaw Classroom i tak dalej, to pewnie Agnieszko też dużo, dużo opowiesz. W ogóle prace projektowe, które nie są nastawione na, a my teraz się będziemy integrować, na jakiś inny cel, który może być celem wspólnym, właśnie kiedy to wspólne, możemy się jakoś wspierać w osiągnięciu jeszcze czegoś innego lub na rzecz kogoś innego. Mówiłaś o Erasmusie, co jest super ważne, ale też na przykład są raporty czy jakaś baza wiedzy. Niestety ona jest w dużej mierze po angielsku, ale po polsku też można pewnie znaleźć jakieś źródła, czy chociażby OECD, czy w zasobach Biblioteki Oksfordzkiej, porównania już systemów zarządzania wielokulturowością w różnych krajach. Co się sprawdziło, co się nie sprawdziło. Tego jest dużo. My nie musimy wyważać otwartych drzwi. Część rzeczy my robimy świetnie, część rzeczy robimy, ale wiadomo, że one się już 10 lat temu nie sprawdziły gdzie indziej. I teraz można się temu przyjrzeć, można to porównać, zobaczyć, czy idziemy do rozwoju, czegoś nie zmieniamy. Więc uczenie się pod tym względem. Nie patrzenie na dzieci, na uczniów z perspektywy zawsze wielokulturowości. Bo czasami... No właśnie, czasami to jest kwestia indywidualna. Te dzieci przyjeżdżają z różną sytuacją domową, życiową, z różnymi charakterami, zdiagnozowane lub bardzo często, częściej niezdiagnozowane, z różnymi potrzebami, których my nie widzimy lub nie jesteśmy w stanie uchwycić, a być może kiedy byśmy w gronie wspólnym pracowali i mogli się świadomie temu przyglądać, byśmy zauważyli. I to, co też Agnieszko powiedziałaś, możliwość zwentylowania się, ale też jedną z takich rzeczy, kiedy ja pracuję w gronie, nie tylko w gronie pedagogicznym, bo pracuję, to bardzo dużo współpracuję z bibliotekami, też tam się pojawiają przedstawiciele domów kultury, to jest ten podział my-oni, bo nasze dzieci, a tamte dzieci, tamte romskie dzieci, tamte ukraińskie dzieci, to one mają lepiej, one mają więcej, one coś dostają. Te inne dzieci, co? Jakby zacznijmy od tego, że jeżeli dziecko się pojawia w szkole, to jest to nasze dziecko. Znaczy nie ma naszych dzieci i cudzych dzieci, kiedy one są w szkole, na zajęciach w domu kultury, w bibliotece. I to jest nasza... To jest pierwsza rzecz, którą część osób czy część zespołów musi przepracować, że to nie jest jakaś taka wrzutka. I to, co mi jest super, to co też powiedziałaś, to o tym, że szkoła była już przygotowana na przyjście dzieci, jak miała jakąś podstawę. Dlatego, że z jednej strony oczywiście są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie się nauczyć. No ja nie wiem, ja nie byłam w stanie przewidzieć, że nagle mi otworzą się drzwi i ktoś mi wprowadzi dwie Tybetanki. I baw się dobrze, Aneto. Znaczy, to przygoda mojego życia, ale nie każdą sytuację jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale to, co na 100% możemy przewidzieć, to to, że nasza szkoła będzie już zawsze wielokulturowa, zróżnicowana, też pod kątem nie tylko właśnie różnych kultur, ale i spektrum, i problemów zdrowotnych, i tożsamości seksualnej, płciowej, i tak dalej. Ta szkoła będzie zróżnicowana. I ile jesteśmy w stanie sobie zbudować wcześniej bazę wiedzy, tą podłogę, na której staniemy, tym jesteśmy do przodu, tym będzie nam łatwiej, kiedy te dzieci się już pojawią.
Więc to jest tak z perspektywy pojedynczego nauczyciela, oczywiście z perspektywy szkoły, to jest cała masa jeszcze innych rzeczy, które można wykonać. Mi się jeszcze dwie rzeczy tutaj uruchomiły, związane z tym, że ten zespół, który w szkole, to jest jeszcze możemy pokusić się o to, żeby zobaczyć, jakie inne osoby, migranci już u nas są w miejscowości, w środowisku, osadzeni już trochę, żeby również ich zapraszać do tego, jak nie mamy jeszcze dzieci migranckich, to mimo wszystko możemy zapewnić dzieciom kontakt z czy polskim klasą, z kimś, kto jest migrantem z słusznych powodów w Polsce osiadł, żeby usłyszeć jego historię, usłyszeć też coś o jego kulturze, bo to będzie znów ten taki, że wiecie, że to nie jest coś, że tak spada i nigdy tego nie było wcześniej, bo wszystkie w sumie narody, kultury migrują od zawsze, nawet z Korei Północnej, niby tak bardzo zamknięte, a jednak. I z drugiej strony, jak już mamy dzieci cudzoziemskie w klasie, to taka osoba, która odniosła sukces, tak, taki osadzający się czy integracyjny w danym środowisku, danej miejscowości, może też być takim przewodnikiem dla nich, dla rodziców szczególnie, to też tak, żeby zabrać tą odpowiedzialność z dzieci, a jednocześnie takim pomostem trochę dla nas. Taką rolę też oczywiście spełniają asystentki międzykulturowe i znów od 2015 chyba jest przepis, który umożliwia wprowadzanie asystentek do szkół, a musiała się wybuchnąć pełnoskalowa wojna, żebyśmy zaczęli z tego korzystać. I całe szczęście, że korzystamy i jest to w tej chwili już zawód uznany w systemie polskim. I to też jest znów ten kawałek wsparcia dla nauczyciela, dla dziecka, ale i dla rodzica. I to jest jeden punkt, a drugi, oczywiście gdyby ktoś miał ochotę, to nie tylko chodzi o literaturę piękną albo reportaże i tak dalej, bo mamy w tej chwili w Polsce też trochę wydawnictw i to bardzo, że to powiem, aktualnych, przetłumaczonych na polski. I one nawet jeśli są jakby z podziału na przykład mówienia o tym, jak różnice kulturowe wpływają na przykład na biznes, to jakby mimo tego, że to niby biznes, to nam to trochę podjaśnia, co my widzimy w sytuacji w naszej szkolnej, nie? Z czego mogą wynikać różnego rodzaju napięcia, jakie normy kulturowe w tamtej kulturze mogą wywoływać u nas też taki dysonans, nawet bym powiedziała poznawczy, i dlatego ja polecam mapę kulturową Erin Meyer oraz, bo emocje są bardzo ważne na styku kultur, jest taka pięknie wydana pomarańczowa książka, tam gdzieś leży sobie, Świat emocji, jak tworzyć relacje w wielokulturowym społeczeństwie. Bo może my nie jesteśmy bardzo wielokulturowym społeczeństwem, ale mamy społeczności, które tą wielokulturowość nam, czy różnokulturowość nam wnoszą, w związku z tym są emocje, a żeby nam się dobrze żyło, to potrzebujemy o te relacje zadbać. Więc to jest dobry kawałek, dobrze przetłumaczonej lektury, bym powiedziała. Myślę, że możemy wysłać w materiałach, które będziemy wysyłać po webinarium, możemy wysłać namiary bibliograficzne na tę książkę, to jest bardzo dobry pomysł. A ja w takim razie pozwolę sobie zadać ostatnie pytanie, bo chciałabym, żebyśmy mieli chociaż kilka minut na pytania od uczestników, ale zależy mi na tym, żebyśmy chociaż na koniec powiedzieli sobie trochę jeszcze o konkretnych metodach radzenia sobie z konfliktem, bo to, o czym rozmawialiśmy jak dotąd, to były bardziej sposoby znajdywania się w rzeczywistości wielokulturowej, a teraz tak konkretnie jakbyście się zastanowiły, czy jakieś macie metody konkretne pracy z konfliktem i jakieś takie, które na przykład wam szczególnie pomagają. Która z was chciałaby zacząć tym razem na koniec? Może Aneta? Tak, no ja kilkukrotnie powiedziałam o tej mojej jakiejś takiej uwewnętrznionej konieczności, żeby szkoły jednak miały procedury na zarządzanie konfliktami, bo konflikty się będą pojawiały na wielu różnych płaszczyznach i dobrze jest mieć po prostu spójny obraz.
O tym, co powinno się wydarzyć, mogę za chwilę opowiedzieć, natomiast ten całościowy system szkolny pozwala po prostu też zdjąć z nas indywidualnie odpowiedzialność za decydowanie w różnych sytuacjach, tylko po prostu możemy się trzymać. Te procedury nigdy nie są dane na zawsze, trzeba je monitorować i tak dalej, ale fakt, że je mamy, to nam może bardzo, bardzo ułatwić reagowanie na sytuacje. Zawsze to, co jest dobre, to jest wysłuchiwanie i wszystkie metody, które są związane gdzieś tam z tym całym obszarem aktywnego słuchania. I teraz w przypadku konfliktów, kiedy są osobami konfliktu, aktorami konfliktu jest na przykład uczeń czy klasa, nauczyciel, grono pedagogiczne, bardzo dużo, czy konfliktów rówieśniczych, bardzo dużo da się wypracować mediacjami, gdzie mediatorami są uczniowie. I są wspaniałe, dobre praktyki, są materiały online, jak to zrobić, są możliwości szkoleń dla szkół, jak przeprowadzić, jak stworzyć w ogóle takie grono szkolnych mediatorów, którzy bardzo dużo konfliktów są w stanie rozwiązać, nawet takich pozornie wydawałoby się trudnych, które wcześniej gdzieś wędrowały od razu do dyrekcji, czy do jakichś takich wyższych obszarów. Ja tutaj wyłączam z tego konflikty pomiędzy dorosły, bo to już jest obszar, do którego należałoby zaprosić mediatora z zewnątrz, nie przerzucać tej odpowiedzialności na uczniów w żadnym razie. Natomiast ten system mediacji bardzo, bardzo ułatwia rozwiązywanie wielu rzeczy. Nie wiem, czy zanudzać Państwa tym, jak taki system szkolny mógłby wyglądać. Myślę, że 2 minutki możesz opowiedzieć jak najbardziej, a tymczasem mogą Państwo pomyśleć nad pytaniami, na które poświęcimy ostatnie kilka minut. No tak, jeżeli chcemy wypracować jakieś procedury, to przede wszystkim to, co jest oczywiste, że musimy się przyjrzeć naszej aktualnej sytuacji. Mówię też to, co wiemy, ale też przyjrzeć się temu, czego nie wiemy, czyli popracować na przykład z uczniami, dać taką, nie cierpię tego słowa, ale nadużywam go, przestrzeń na wypowiedzenie różnych rzeczy. I potem, kiedy już mamy tę diagnozę, kiedy już wiemy, co się dzieje, wypracowujemy kolejne punkty, czyli na jakim etapie wiemy, na przykład na jakim etapie konflikt w ogóle jest zauważany i zgłaszany, więc zastanawiamy się, czy kładziemy akcent na edukację, czy kładziemy akcent, bo edukacja w tym obszarze zarówno uczniów, jak i dorosłych to jest nie też no, coś, co powinno być cykliczne. Ale też w jakiej formie zgłaszamy, można zgłaszać przemoc, czy jakieś sytuacje konfliktowe. Tutaj nie musi być zupełnie nic z kosmosu, to może być na przykład skrzynka mailowa, czy jakaś forma na Librusie, czy osoba, do której można zgłaszać. I wtedy w jaki sposób dany konflikt jest rejestrowany, kto i jak go analizuje. Na jakim etapie on może trafić do mediacji, a jak inaczej możemy, tak? Czy on idzie do dyrekcji, czy jest jakaś forma arbitrażu w szkole, czy zapraszamy kogoś z zewnątrz, czy współpracujemy najpierw w ogóle nad dialogiem właśnie z asystentami, czy z tłumaczami. Możemy to sobie wcześniej przepracować, potem się nie zastanawiać, znaczy wybierać właściwy punkt do tej sytuacji, a nie zastanawiać się w ogóle, co ja mam robić. Monitorowanie tego, jak te konflikty się, czy one się rozwiązały, czy się nie rozwiązały, w jaki sposób, co było dobrą praktyką, co było złą w naszej konkretnej szkole. No i przeprowadzanie tej takiej całościowej ewaluacji działań. To jest taka rzecz, którą się robi, potem ją się odświeża, raz na parę lat pewnie trzeba ją zmienić, czasem częściej, czasem później, ale to jest coś, na czym grono pedagogiczne może pracować. To chodzi o to, żeby to było rzecz wypracowana przez wszystkich, a nie narzucona przez dyrekcję, czy narzucona przez jedną osobę, którą
na którą zrzucono odpowiedzialność za to wszystko, co się dzieje. I to jest jedna rzecz, jak taką procedurę można zbudować. Można do tego zaprosić różne osoby z zewnątrz, które mogą wspierać. Można, jeżeli ma się takie zasoby w szkole, zrobić to samodzielnie. Dużo rzeczy trzeba przepracować w gronie pedagogicznym. Też takich, które związane są na przykład z dobrostanem grona pedagogicznego. I tutaj pewnie mi jako osobie dorosłej jest bardzo łatwo zwrócić uwagę dziecku. Tak się nie robi, to nie jest zgodne z naszymi zasadami. Może rodzicowi, ale niekoniecznie. No proszę pana, jak tak można. Ale kiedy moja koleżanka z pracy, z którą pracuję ileś lat, mówi coś, nie wiem, Holokaust nie istnieje, nie było, Rosjanie są tacy a tacy, to mi jest bardzo trudno zareagować czasami, tak? Muszę powiedzieć, zwłaszcza jeżeli lubię tę osobę, wbrew pozorom, bo czasami tak mówię, o kurczę, no to przemilczę, bo przyjaźń, bo coś tam, bo się znowu skonfliktuję, bo znowu będę tą, która się czepia. Więc w ogóle taka możliwość przepracowania i w gronie pedagogicznym powiedzenia sobie, że po pierwsze mamy procedury zachowań. Mamy i tego nie wolno ci mówić. Jeżeli nie umiesz tego w tej chwili z jakichś powodów, czy nie chcesz przepracować sobie tych swoich stereotypów, czy tego, co masz w głowie, to po prostu to nie jest rzecz, którą się wypowiada, bo to nie jest, tego nie robimy. I my to mamy, tak? Odnosimy się do konkretnej zasady, że to jest ta nasza rzecz, o której nie, której nie wolno po prostu. Ale też, no właśnie, takie nauczenie się, że jeżeli zwracam uwagę mojej koleżance czy mojemu koledze, to ja nie robię tego przeciwko tej osobie. Ja mówię o zachowaniu. Nie mówię dlatego, że chcę, nie wiem, zmienić komuś sytuację zawodową, bo chcę go ośmieszyć przy uczniach i tak dalej. Zresztą tego się nie powinno w ogóle przy uczniach załatwiać, czy jakoś podkopać jego stanowisko. Także to są takie rzeczy, których nie da się samodzielnie wypracować. Potrzebujemy do tego całego zespołu, który czuje, że jesteśmy, jak to ładnie po angielsku mówią, na tej samej stronie, że wszyscy wiemy, do czego dążymy, ten cel jest wspólny, jesteśmy czasami na różnych etapach, mamy różne zasoby i różną odpowiedzialność w tym, ale wszyscy jesteśmy w tym procesie i wszyscy na ten proces mamy wpływ. To jest niezwykle ważne i myślę, że bez tego, bez takiego uwewnętrznienia, że to jest coś, gdzie my wszyscy gramy w sumie do jednej bramki, to jest o wiele trudniejsze, żeby się udało. Czy Agnieszko coś teraz chciałabyś dodać ze swojej strony? A jako taką porady. Kończącą wypowiedź i potem przejdziemy do pytań. Może tak, że bo to mi się ciśnie od samego początku a propos tego, że my że nauczyciel mówi, że nie ma konfliktów, czy szkoła informuje, że my tutaj w ogóle nie mamy problemów, no jest też nasze kulturowe, nasze polskie, że jakby jak to mówią też, bo pracuję ze strażą pożarną, mówią, te najgorsze pożary, które wynikają z tego, że się iskra nie gdzieś tam jest, więc my zamiatamy te konflikty, czy coś, co się dzieje pod dywan i to, co potem wybucha, to po prostu siła niszcząca. Strażacy mówią, takie schowane pod dywanem to nic nie zostaje z mieszkania. W szkole najczęściej jednak coś zostaje, na szczęście, ale to jak ja już wiem, że tak kulturowo mamy, że wolimy unikać, nie widzieć, albo załatwiać tak w połowie, zamiast szukać jednak rozwiązań długoterminowych, no to też trochę pomaga w tym też chociażby budowaniu tych strukturalnych rozwiązań w szkole, o których Aneta mówiłaś. I od siebie bym jeszcze pewnie dorzuciła ten element, że to, co pomaga czasami nie tyle w kontekście rozwiązywania konfliktów, tylko poradzenia sobie z tym napięciem, które nas gdzieś tam jesteśmy w trudnej sytuacji, czujemy to napięcie, to faktycznie to korzystanie wywołanych już dzisiaj Jigsaw Classrooms metody według pioniera psychologii społecznej Aronsona, która zakłada, że
każdy w klasie dostaje pewną część informacji, możemy przyjąć, tak, która jest istotna do tego, żeby cała grupa osiągnęła rezultat. I to pomaga w wielu sytuacjach też popatrzeć kolegom, koleżankom na siebie z innych perspektyw i wciągać się też, nie, bo słuchajcie, brakuje nam tu, nie wiem, ważnej informacji, to może ta Olena, której nikt nigdy nic ona nie pyta, to ona może to ma. Więc jak teraz tutaj, tak, co zrobić? I to jest nauka tak naprawdę współpracy poprzez właśnie tego rodzaju wykorzystanie takiej metody. I myślę sobie, że to jest też taka spokojna, bezpieczna również dla nauczyciela, który dopiero zaczyna sobie radzić też z własnym podejściem do konfliktów, tak, próbuje zrozumieć, jakie jest jego stanowisko do tej innej kultury też, że to też jest taki model do wykorzystania, który nie niesie ze sobą obciążeń, zagrożeń, tak, tak czy siak. Ta klasa, nawet również z pomocą nauczyciela, dojdzie do rozwiązania. No i taki jeszcze motyw ten końcowy, że po to chciałabym z tego wątku, do tego wątku kulturowego od siebie dorzucić, że czasami my mamy przeczucie, że mamy ten konflikt już w klasie, albo my mamy konflikt, czy wchodzimy na ścieżkę do konfliktu z rodzicem cudzoziemskim czy dzieckiem, a tymczasem czasami jest to ten element, coraz częściej się o tym mówi, o zmęczeniu różnorodnością, że my jesteśmy przebodźcowani w ogóle różnymi bodźcami, ale do tego jeszcze tym, że to, co jest różne od tego, co nasz mózg uczył się tyle lat, socjalizując się do kultury polskiej, zmęczeni nadmiarem obowiązków i tak dalej, i jesteśmy w takim momencie, że nawet największy anioł wybuchnie: kurczę, czy tutaj w tym sklepie nie mógłby pracować ktoś z Polski tylko, nie? Że znowu ten ukraiński słyszę. Okej, tak, no tak właśnie też jest, że jesteśmy zmęczeni niepewnością, niejednoznacznością w tej relacji, ponieważ tego wszystkiego w pewien sposób musimy się uczyć na nowo. I okej. Bardzo dobra puenta na koniec. Podoba mi się to, że skończyliśmy raczej z optymistycznym podejściem na dobrych, a nie złych praktykach, bo też taki był cel tego webinarium, żeby pokazać jakieś możliwości radzenia sobie z konfliktem i znajdowania się w rzeczywistości wielokulturowej. Bardzo Wam dziękuję. Mamy ostatnie 3 minuty na pytania, więc bardzo zachęcam do zadawania pytań na czacie. Widzę, że ktoś pisze wiadomość. Widzę, na razie pojawiło się pytanie. Tak, na pewno pojawiło się pytanie o dialog pokoleń. Czy mieści się w definicji kultury dialogu, a nie taki głową? Ja też. No tak jak mówiliście o tych różnych, o tym, jak różna różnorodność tutaj może grać rolę i bycie w spektrum, i bycie LGBT, chociaż my dzisiaj pewnie się najbardziej pochylaliśmy nad wielokulturowością, która ma jakieś swoje cechy charakterystyczne, ale pewne rzeczy są jak najbardziej uniwersalizowalne. Pojawiają się podziękowania na czacie. Dziękujemy pięknie. No jeszcze mogę, Agnieszka, pewnie byś dopowiedziała. To naprawdę jest temat rzeka na ileś godzin, ale dialog, każdy dialog jest dobry, jeśli jest dialogiem. Po prostu, a dialog ten pokoleń to jest w ogóle bardzo obszerny temat, gdzie my możemy rozmawiać nad zetami, w ogóle nad swoimi korzeniami, nad tym tożsamością, ale też otworzyć wiele trudnych tematów i móc w bezpieczny sposób na te tematy rozwiązać, czy na przykład czy problemy, doświadczenia naszych dziadków, rodziców, to jest to, czym my jesteśmy też jakoś obciążeni, czy nie, czy no właśnie, cała masa innych rzeczy, które dają miejsce na to, żeby w bezpieczny sposób z dzieciakami, z nastolatkami rozmawiać na no bardzo czasami nieoczywiste tematy, ale bardzo potrzebne, żeby to w ogóle trudnych tematów nie unikać. To prawda. I nie piętnować się, bo my wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy się uczą, jesteśmy w drodze i w jakimś procesie uczenia się i zawsze będziemy. I jeżeli robimy nawet małe postępy,
czy nie umiemy odpowiedzieć jeszcze na wszystkie sytuacje, to też jest w porządku. To znaczy i tak jest lepiej niż było, nie jesteśmy trochę bardziej parę kroków do przodu i to jest super cenne i super ważne, że w tej drodze gdzieś jesteśmy wszyscy razem. Ja tu bym dorzuciła ten jeden element, który się pojawił w mojej pracy w poniedziałek. Znaczy, przejawiał się, ale w poniedziałek złapał takie swoje podsumowanie, bo w kontekście świętowania różnorodnych świąt, tych państwowych, świeckich, religijnych, narodowych w szkole. Czy to, jak robić, czy to robić. I trochę tak literatura przedmiotu, ale też ci, którzy korzystają i faktycznie obchodzą, czy tak jak, bardzo mi się podobało takie wskazanie, że w związku z tym, że w klasie jest chłopiec z Chile, to mają chilijskie święto lataw. Może chyba latawców, obawiam się, że teraz coś pomyliłam, ale coś na pewno z lataniem, niech będzie. Bo to też jest takie, wiecie, zajrzenie trochę do tego innego świata i z szacunkiem, że tak powiem, przeprowadzenie całej klasy przez ten element świętowania, jednak celebrowania czyjegoś święta, a to jest świętowanie tego, że właśnie innych świąt, wspomnienie o tym, że nie wiem, dzisiaj jest dzień niepodległości kraju, z którego ja pochodzę, tak? Bo przed chwilą był Polski, w której jestem, tak? Jakby pod wskazywanie też tego, to są te małe kroki do dialogu międzykulturowego, czy dialogu pokoleń, bo również to, że to uszanowanie doświadczenia tych pradziadków, dziadków i spotkanie ich z doświadczeniem i ciekawością dzieci i młodzieży, to też jest właśnie ten piękny element dialogu międzykulturowego, bo to są dwie kultury różne. Pokoleniowe kultury. Bardzo Wam dziękuję. To jest wspaniały sposób na spuentowanie tego webinarium. Wydaje mi się, że nie ma już więcej pytań, więc myślę, że możemy powoli kończyć. Nagranie webinarium będzie dostępne niedługo, więc będzie można sobie przypomnieć różne wątki, jeżeli ktoś chce korzystać z różnych metod i rad, które tutaj dzisiaj przedstawiliśmy. Ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. I mam nadzieję do usłyszenia przy jakiejś kolejnej okazji. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.